Toka. Serdecznie witamy wszystkich zawodników, trenerów, kibiców. Dzisiaj myślę, że hit koszykarskiej ligi okręgowej. Gościmy zespół aktualnego lidera i niepokonany w dotychczasowych rozgrywkach uczniowski klub sportowy Bustaw Częstochowa. Kontra oczywiście koszykarska drużyna gminnego Żelekudu i sportu w Parku. Mecz pomiędzy pierwszą i drugą drużyną według aktualnej tabeli. I przechodzimy do prezentacji drużyny gości. Z numerem 4 wystąpi jeden z najlepszych strzelców drużyny, Adrian Płaczek. Z numerem 5 kapitan drużyny, legenda koszykówki częstochowskiej, Janusz Sośniak. Marcin Bekus. Z numerem 9 Jakub Król. Z 10 Kamil Budzisz. Z 12 Adrian Łękowicz. Z 14 Łukasz Frej. Z numerem 23 Michał Czekaj. Zarazem koszykarz startu meble do godzin. Z numerem 41 również Przemysław Waszewski. I 0 Przemysław Ociepa. Również koszykarz start meble do godzin. Dzisiaj trenerem jeszcze niedawno tutaj na stoliku sędziowskim Cezary Gajda. Przed Państwem Łukasz Bustaw Częstochowa. Gospodarze zaprezentują się w następującym zestawieniu. Z numerem 3 Patryk Gawoński. Z 4 grający trener Michał Sara. Z 5 Marcin Sawicki. Z 8 Marcin Galiczak. Z 11 Kamil Praski. Z 14 Grzegorz Korzonek, z 15 Damian Krawczyk, z 16 Rafał Nowak, 21 to Dariusz Dębek, 33 Bartłomiej Sara oraz 23 Krzysztof Kuźnik. Serdecznie witam przed Państwem drużynę koszykarską Gokisu Marki. Serdecznie witam sędziów w osobach pan Jakub Cieśliczka, Robert Ogrodniczek oraz pan sędzina Aleksandra Kupcza. Witam również licznych kibiców na czele z wójtem gminy panem Bogdanem Praskim. Rzadko się zdarza, żeby na meczach był również na Gokio. Serdecznie witam. Przed Państwem za chwileczkę spotkanie. Thank you.
Przed nami spotkanie Gogi z Panki, UKS Gustaw Częstochowa. Pierwsza trójka w wykonaniu drużyny gości Przemysła Ociepa. Zawodnik numer 41, Łaszewski Przemysław. Jak mówiłem wcześniej, w obydwu zespołach występują koszykarze, którzy zarazem występują w trzecioligowej drużynie Stad Meble Dobrodziej. Są to drużynie gospodarzy Marcin Sławicki oraz Rafał Nowak, a w drużynie gości właśnie Przemysław Ociepa, Michał Czekaj, zawodnik numer 23 to Michał Czekaj, a 0 Przemysław Ociepa. Znaczy z dziesiątką w tej chwili. Drugi faul dla drużyny. I Dariusz Dębek to był pierwszy punkt dla drużyny. Gospodarze. Numer 14 zalicza koszykarską dobitkę Łukasz Frej. 7-1. No festiwal trójek z numerem 4. Kolejną trójkę Adrian Płaczek. Czyli Czekaj Michał i mamy wynik 12-1. Po niecałych 2 minutach pojedynku.
Wreszcie,
10 do 19. Powoli dobiega 7 minuta spotkania. Faul gospodarzy. Faulowany przy rzeczy był Przemysław Błaszewski. A Łukasz Lej, przepraszam, Łukasz Lej. Pierwszy rzut niecelny. Również drugi niecelny. Można by powiedzieć, że opłacało się w tym wypadku sfaulować zawodnika. Michał Czekaj, 21 do 10 dla gości. Mamy 8 minutę pierwszej kwarty. I za 3 Adrian Płaczek. To już prawie, że chyba 6 celna trójka. 5 panu sędziemu odpowiada. Drugie przewinienie. Gospodarzy tym razem należy do wolnych. Michał Czekaj, wcześniej mówiłem, Przemysław Ociepa, zarazem zawodnik startu będę dobrodził. Celny rzut, 26 punkt. I 27. 10 do 27. Powoli zbliża się 9 minuta pierwszej kwarty. A tutaj inwalacja Grzegorza Pożarka i 2 jego punkty. Tym razem faulował Rafał Nowak. Podwójne zmiany. Ile do końca? Półtorej minuty do końca pierwszej kwarty. Adrian Płaczek prawie bezbłędny w rzutach za 3. A tu pojedynek dwóch byłych ligowców, czyli Sara Sośniak, zwycięsko, tym razem Michał Sara, 14:30. Janusz Sośniak i za 3. 33:14. Pół minuty do końca tej partii. Nie kryje.
20 sekund. Do końca tej kwarty. Dariusz Brędny. Maszyny zaliczony. I będzie dodatkowy rzut wolny na 20 sekund przed końcem. 20 sekund. On zadawaje. Idźcie do. Przemysław Ociecha, 35 punkt. I na 6 sekund przed zakończeniem tej kwarty. Jest Przemysław Ociecha. Za chwilę dowiemy się od sędziów, czy zaliczyli. Trzy. 18:36 po pierwszej kwarcie, a więc łapać wysoka prowadzenie drużyny gości. I rozpoczęła się druga kwarta spotkania. Celny żywioł rozpoczął ją Przemysław Ociecha. 38:19. Tym razem Adrian Płaczek nie trafia za 3. Naprawdę bardzo szybki mecz właśnie. Tutaj trener. Miałem powiedzieć, że bardzo szybkie było pierwsze 10 minut, szczególnie pierwsze 5 rozpoczęcia. Również bardzo szybko się rozpoczęła szybką grą druga kwarta. Zablokowane Przemysław Ociecha przez Bartłomieja Sarana. Tak, tak, tak!
zablokowany w tej chwili pod koszem Dariusz Dębek. Najwyżej wyskoczył pod koszem Janusz Sośniak. I kolejne dwa punkty tym razem Freja. Czterdziesty punkt w spotkaniu dla drużyny gości. Koszykarska Lewitka, Michał Czekaj, 42 do 19. Zmiana, Dariusz Dębek, który jest lekko kontuzjowany, na jego miejsce wchodzi Rafał Nowak. Po raz pierwszy ma na boisku numer 10 Kamil Budzik w drużynie UKS Mustaw Częstochowa. 42-19. I z numerem 23 Michał Czekaj. Rafał Nowak. 21-45. Marcin Sawicki. 24-45. I dobija właśnie z dziesiątką Kamil Budzisz. 26 punkt dobywa Rafał Nowak. Piąta minuta drugiej kwarty, Janusz Sośniak za trzy, tym razem niecelnie. I dwa rzuty osobiste Bartłomieja Sarana. Wtedy nie będzie 27-46.
Dynamy 28-46. Zmiana schodzi właśnie pod komisarza. Pojawia się Kamil Pracki. Ponownie zatrzymał ją Płaczek. Chyba został krem strzelców Ligi Okręgowej. Piąty faul drużyny. Drużyny gości, trzeci zawodnika. 29. Kołgrawa Nowak. I 30. Jeszcze raz serdecznie witamy coraz liczniej odwiedzających w tej chwili naszą halę kibiców. Myślę, że to jedna z większych widowni. A Kamil Budzisz zdobywa 50. i 51. punkt. 6. minuta. Drugi kwarty. Faul gospodarzy i z boku drużyna gości. Udana zbiórka Rafała Nowaka. Coraz większe emocje na boisku, nie mniejsze również widzimy na ławcach. Tenecki. Za 3 Rafał Nowak. 36-50 lat. Dariusz Dębek, a w drużynie gości po raz pierwszy z numerem 7 Marcin Bekus. I mamy czas dla gospodarzy. Ja tylko przypomnę, że w ostatnim spotkaniu Gokis Parki tutaj właśnie na własnym parkiecie poniósł pierwszą porażkę, przegrywając drużyną GCKR Konopicka 78-82, a drużyna Mustafa Częstochowa rozgromiła trzecią ligę okręgowej drużyny Wolfsberga Częstochowa na wyjeździe 112-78. Trudna jest teraz najważniejsza. Nic indziej. Biegam! Przed tym meczem najlepszymi strzelcami w drużynie gości byli Adrian Płaczek i Adrian Płaczek miał 105 punktów, a w drużynie gospodarzy Marcin Sawicki 138. No.
do głosu. 38-52. Mamy 54 punkt. Za Kamila Bucisza Jan Sośnier w drużynie Mustafa 54-38. Dobrze! 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 Dobrze!
zalicza sędzia 45-56. Najniższe prowadzenie w tej chwili drużyny gości po pierwszej połowie 45-56. Drużyny gospodarzy najwięcej 12 punktów dotychczas zdobył Dariusz 7, Dariusz Dędek dla gospodarzy, a dwa gości 17, Adrian Płaczek, który popisał się z tak zwanymi czteroma trójkami, kosz pięcioma już był w koszykarskim, gdzie 4 zdobył w pierwszej 12 punktów ma Przemysław Ociepa. Przed nami dwie kolejne kwarty, druga połowa spotkania. Za chwileczkę pierwsze 10 minut trzeciej kwarty. Miejmy nadzieję koszykarskich emocji. Rozpoczyna drużyna gości. Każdą kwartę rozpoczynała bardzo dynamicznie. I jest przed chwileczką właśnie Michał Czekaj. 58-45. Czwarte przebiję zawodnika, Paulowa, zawodnik drużyny. Gości będziemy mieli zmianę, natychmiastowa zmiana, właśnie Przemysław Łaszewski schodzi, a Kamil Ludzisz pojawia się na parkiecie. Kibiców troszeczkę 48-58. Koszykarska walka dwóch zawodników. Zwycięsko wyszedł Łukasz Frej. Dariusz Dędek faulował. W odpowiedzi Patryk Gadowski, 50 punkt
Gospodarze 60, gości. Łukasz Frej, 60, 2, 50. Od początku trzeciej kwarty mamy już do czynienia z coraz lepszym kryciem obydwu drużyn. Piąta minuta trzeciej kwarty. Przemysław Ociepa. 66-55. Rzuty osobiste będzie wykonywał Adrian Płaczek. Bezbłędnie na razie. I również drugi. 68-55. Kamil Budzieś, a wchodzi Janusz Sośniak. Bravo!
57-70. Siódma minuta, trzeciej kwarty. Twarda, podkoszowa walka, piłka Dragopisu. Drużynie gościów numerem 7 na boisku Marcin Bekus. Będzie podwójna zmiana w drużynie gospodarzy po raz pierwszy, ale w międzyczasie swoje pierwsze dwa punkty zalicza Marcin Galiczak w drużynie gospodarzy, a zbiera bardzo dobrze Sawicki, dopełnia formalności. I Łukasz Hej, 74-61. Chyba pierwsza trójka tutaj w Parkowskiej hali Grzegorza Korzonka w oficjalnym meczu ligowym. I za trzy również nie chciał być gorszy Janusz Sośniak. Znakomita odpowiedź. 77-64. Podwójna zmiana. Schodzi Marcin Kaliczak i Grzegorz Korzonek. Pojawia się kierujący numer Michał. Sara A w pierwszy z numerem 23 Krzysztof Kuźnik. Dwie minuty zakończenia, czyli kwarty. Chyba Grzegorz Krzysztof Kuźnik po raz pierwszy w oficjalnym meczu ligowym tutaj w Parkowskiej hali. Faulowany Rafał Nowak. Michał Czekaj Marcina Bekusa zmienia. Koszykówce 12 punktów to jest praktycznie nic, ale za trzy.
67-80. Znakomite podanie było przed chwileczką Janusza Sośniaka, ale nie wykorzystał je Łukasz Rej. Krzysztof Kuźnik to bardzo ciekawa postać, koszykarz, piłkarz, a za trzy Michał Zaran. Dał nadzieję troszeczkę różnie gospodarzy i minuta do zakończenia trzeciej kwarty. Za trzy ponownie Michał Czekaj. A w nowej sytuacji nie trafia Marcin Sawicki. Ociepa 75-72. Przed nami ostatnia czwarta kwarta. Utrzymuje się 13-punktowa przewaga z pierwszej połowy spotkania. Ale jak to mało jest w koszykówce, najlepszym przykładem jest, że po niecałych dwóch minutach spotkania było 12-1 dla drużyny Mustafa. Przed nami ostatnia decydująca czwarta kwarta, 72-85. Wynik można dwojako interpretować, albo jako bardzo dobrze rzucające obydwie drużyny, albo obydwie drużyny grają ze słabszą obroną. Do Państwa należy interpretacja tego. Rafał Roman,
76-87. Celnie dobija Janusz Sośniak. Dodatkowy rzut osobisty. Rzadki błąd w ligowym meczu, a zbliżający się tak zwane koszykarskie kroki. Własny rzut dobija Michał Sana. 78-89, dodatkowy rzut osobisty. Celny. 79-89. Zmęczenie w obydwu zespołach, co właśnie ona ma szczególnie znaczenie w końcówce. Podwójna zmiana. Pojawiają się Patryk Nawiązki, Dariusz Dębny, właśnie znakomity tak zwany pas. No i również ciekawie 81-89. Co zapowiada ciekawą koszykarską końcówkę. Po raz pierwszy na boisku drużynie Kostrzyn pojawi się numerem 9 Jakub Król. Trzecia minuta spotkania. Przy piłce w tej chwili Adrian Płaczek. Ja pierdolę!
kierunkowe akcje Łukasz Hej, Janusz Sożniak i nami wykonają 4 punkty. Czas na drużynę gospodarzy i będzie dodatkowy rzut osobisty. Czwarta minuta spotkania. Łukasz Hej na linii rzutów osobistych. Po raz kolejny znakomicie pod koszem walczy Rafał Nowak. Zmiana w drużynie gości. Jakub Król schodzi w jego miejsce. Łukasz Budzik. Jest 86-93. 5,5 minuty do zakończenia tej kwarty całego spotkania. Łukasz Hej. Wtedy można powiedzieć, że staje się mistrzem dobitek. Połowa czwartej kwarty, 5 minut do końca. Przy piłce Forty Gawroński. Pożegnajmy niestety. Piąte przewinienie z boiska schodzi Dariusz Dędek. Na jego miejsce pojawia się Marcin Galiczak. Faulowany Łukasz Hej, który staje na linii rzutów osobistych. Wybrano celnie i mamy ponownie 10-minutową przewagę drużyny gości. 86-96. Dynamiczne wejście Michała Zalana i 2 punkty.
98, 7 minuta spotkania. Zatrzymany Marcin Sawicki. 91-98. Na boisku Łaszewski, Przemysław, twarda walka podkoszowa. Przemysława Łaszewskiego. Brawo!
pod koszem. Tym razem faulował zdaniem sędziów pod koszem Rafał Nowak, oczywiście pod koszem gości. Mamy czas. Nie ma czasu, jest tylko zmiana na 2 minuty przed końcem spotkania. Rzut osobisty Łukasz Lej. Thank you.
Dwa rzuty osobiste będzie wykonywał Patryk Gawroński. Rzuty osobiste faulował Patryk Gawroński. A zostało nam 15 sekund. Aktualnym liderem UKS-em Mustafem Częstochowa i wiceliderem Gokisem Pankiem 97 do 106. Ciągle zespół UKS Mustaw Częstochowa jest drużyną niepokonaną. Gospodarze myślę, że powalczą w następnym meczu na wyjeździe Wolfsbergiem o utrzymanie pozycji wicelidera. Ponoszą swoją długą porażkę. Przypomnę, to jest debiutancki sezon tej drużyny. Serdecznie dziękujemy obydwu drużynom za stworzenie, myślę, że ciekawego koszykarskiego widowiska. Dziękujemy również sędziom boiskowym i sędziemu stolikowemu, jak również kibicom, jak również panu Maciejowi Zielonce, który cały mecz tutaj nam kameruje. Również będzie można zobaczyć zdjęcia z dzisiejszego spotkania na stronie www.pankimax. Tak, zapomnij, 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 zap